Historia pewnej płyty. Kloster Keller. Violet. Pierwsza płyta, Purple, stała się płytą Purple, bo tak wymyśliłam, ale nie żeby był tytuł kolorem, tylko że utwór pod tytułem Purple był naszym sztandarowym utworem z tego pierwszego okresu. Dlatego ta płyta dostała taki tytuł. Później na drugiej płycie był utwór pod tytułem Blue. Ja tak sam myśląc nad tytułem, sobie pomyślałam, tu jest Purple, to może nie będzie Blue. No i to już dalej poszło. A z tym fioletem to po prostu był utwór o fiolecie, no to... Dziś historia Violet, przełomowej płyty Kloster Kellera z 1993 roku. Ania Ortodox, wokalistka zespołu. Płyta Violet była przełomowym wydawnictwem dla tego zespołu. Przede wszystkim chodzi o sprawy muzyczne. No ale one się wiązały też ze sprawami ludzkimi. Po prostu nastąpiła duża zmiana w składzie. Na basie zaczął grać Krzysiek Najman, a nowym gitarzystą został Pawełek Pieczyński. Oni we dwóch tak wiele wnieśli w ten zespół, że no to był po prostu przełom. Wcześniejszy Kloster Keller był mniej taki rockowy, bardziej nowofalowy. To były takie z tamtych czasów terminologie muzyczne. Krzysiek z Pawłem wnieśli powiew takiego rocka, bardziej szalonego, bardziej takiego konkretnego. Pojawiły się riffy rockowe i no taki bardziej konkret w tą stronę. Wydawca i producent płyty Andrzej Puczyński. Ani Ortodox już poznałem nieco wcześniej, bo ona tam przy różnego rodzaju, że czasami chórki dośpiewywała do innych zespołów, w tej chwili już nie pamiętam do których, ale była kilkakrotnie w studiu. I kiedy przyniosła mi, że tak powiem, tą swoją płytę, tam jeszcze jedna rzecz była bardzo istotna, że nie tylko muzyka, która była monumentalna, ale również cała ta warstwa tekstowa. Wszystko to razem tworzyło naprawdę znakomity w jakiś sposób klimat, który na mnie też dobrze dosyć działa. Do nagrania płyty zespół przygotowywał się w warszawskim klubie medyków. Na okładce albumu grupa dziękuje klubowi przy ulicy Oczki. Wspomina klawiszowiec Michał Rollinger. Nie wiem, czy mogę opowiedzieć takie dosyć pikantne szczegóły, ale obok naszej sali prób było prosektorium i czasami czuć było formalinę. No i jakoś to wpływało czasami na jakieś takie bardziej gotyckie klimaty, na mroczność pewnych kompozycji. Była wielka afera o zdradę. To już nie jest to, że pierwsza płyta jest najcudowniejsza. Pierwsza płyta, której ja tak w ogóle nie lubię, bo ona jest obiektywnie patrząc bardzo słaba wykonawczo i muzycznie. No, pierwsza płyta bardzo młodego zespołu. Pamiętam, że wtedy się pojawiliśmy w Jarocinie. Zagraliśmy po raz pierwszy wtedy utwory pod tytułem Ton znowu następny i Violet z całą pewnością te. I takie krzywe twarze nas witały. Znaczy oczywiście nie od wszystkich słuchaczy, bo w większości się podobało, ale wtedy się już właśnie pojawiła taka frakcja tych takich, frakcja konserwatywna. Nie wiem, czy do końca sprostałem, że tak powiem, tak przemyślanej muzyce do końca. No jednak generalnie rzecz biorąc, w tych warunkach technicznych, które wtedy mieliśmy, raczej muzyka prostego rocka się lepiej nadawała do nagrywania niż tak wysublimowanej, skomplikowanej i brzmieniowo, że tak powiem, ciekawe rzeczy. No, ciężko mi powiedzieć, chociaż muszę przyznać, że Violet uważam za jedno z najlepszych nagrań. I też nie technicznie, tylko jedno z najlepszych nagrań, które kiedykolwiek wykonałem. Zresztą szalenie je lubię i mam do tego nagrania bardzo duży sentyment.
Nagrywanie moich wokali na tę płytę było czymś wielkim tam dla studia Izabelin, bo Andrzej Puczyński do tej pory to wspomina. Jak tylko byłam w stanie zacząć wznowić nagrywanie wokali, no to z tym maleństwem przy piersi przyszłam do studia nagrywać. I to było tak, że godzinę nagrywałam, godzinę karmiłam piersią. I właśnie nasz realizator drogi powiedział, że jeszcze tak w wariackiej sesji to w życiu nie miał. Z ryczącym niemowlakiem, cyckiem i pampersami i w ogóle... No, takie zaprzeczenie to było. Ja na przykład bałem się o to, czy nic nie będzie później przyszłemu Adasiowi, że Ania tyle czasu do późnych miesięcy ciąży uczestniczyła w tych próbach. I to wyglądało dosyć śmiesznie, mogę tak powiedzieć. Ania owijała się jakimś styropianem, gąbkami, jakimiś ogólnie kotarami, żeby, prawda, dziecko nie zostawało atakowane belami. No i tak żeśmy próbowali. Ja miałem pewne obiekcje, czy się nic złego nie stanie, no ale jak widać, Adaś jest teraz już dorosłym mężczyzną i jest zdrowy, wesoły, bardzo dobrze gra na perkusji, więc na pewno nic złego nie nastąpiło, a sądzę, że może ta muzyka, prawda, w stanie prenatalnym jeszcze wpłynęła na niego, że jest tak utalentowany muzycznie. Babelu! Został zrobiony teledysk do Babelu i tam Adaś grał główną rolę, ja tylko robiłam za tak zwaną matkę w zawojach fioletowych, a Adaś tam swym urokiem osobistym, on wtedy miał chyba 9 miesięcy mniej więcej, załatwił cały teledysk, no tam machał do narodu i śmiał się i płakał i z kotem białym się turlał, no słodki ten teledysk bardzo. Wtedy byłam skrzywiona i to przez parę lat, że mi tak uklepali włosy na czole. I dla mnie te uklepane włosy na czole to w ogóle stanowiły o tym, że ten teledysk się do niczego nie nadaje. No ale z biegiem czasu mi przeszło, teraz już mam normalny stosunek do tego. Dziecko zmieniło Ankę na pewno, jeśli chodzi o... Nie wiem, czy ta płyta by się udało ją dokończyć, gdyby nie pewne jednak złagodzenie charakteru Anki. Płytę nagrywano w Izabelin Studio od kwietnia do września 1993 roku. Izabelin pod Warszawą, to tak jak to tam zwłaszcza drzewiej bywało, prąd często z nieznanych przyczyn był wyłączany i to nie tak, że z uprzedzeniem, tylko na przykład wyłączali i za 15 minut był. Potem wyłączyli i myśleliśmy, a będzie za 15 minut, a nie, czekaliśmy sobie godzinę. O czym był 5 minut i nie było go znowu, a potem był 3 godziny. No i tak, no i jeszcze to dziecko i ach Boże. No to były takie specyficzne czasy. Rzeczywiście studio było wtedy, jak na owe czasy, było jednym z lepiej wyposażonych studiów w Warszawie, a pewnie nawet w Polsce. Aczkolwiek jego wadą bezwzględną był fakt, że było na obrzeżach Warszawy, gdzie dostawy prądu były no, zależne wyłącznie od elektrowni, która traktowała te rejony przywarszawskie po macoszemu i czasami lubiła ten prąd wyłączyć. I rzeczywiście bardzo często się zdarzało, nie tylko przy płytach Klosterkellera, ale przy wszystkich płytach wtedy tam realizowanych, no, że mieliśmy godzinę albo dwie godziny przerwy. Pamiętam, że wtedy Andrzej kupił taki gigantyczny agregat, więc wtedy zdejmował słuchawki, przestawał być producentem i realizatorem, biegł do kanciapy i tam nalewał tego paliwa, rozlegał się za ścianą horrendalny warkot, no potem jak zamknęliśmy drzwi, to już było wytłumienie i tego nie było słuchać, no i płyty nagrywały się dalej. Mówiła Katarzyna Kanclerz, ówczesny dyrektor Izabelin Studio. Muszę tutaj jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że Ania wcześniej, kiedy jeszcze Izabeli to była firma trzyosobowa, która jednocześnie ja na przykład nagrywałem w jednej piwnicy, prawda, muzykę, w drugiej się nagrywały kasety, które to kasety trzeba było rozwieźć do sklepów, kupić tam różne elementy do tej kasety i wrócić, to wtedy pamiętam, że Ania była jedną z osób, która nam szalenie pomagała. Nie tylko nagrywała, ale jeszcze jeździła z tymi kasetami i w ogóle była osobą uroczą. Jeśli chodzi o takie rzeczy, to jej zasługi dla marki Izabelin prawda, są niezaprzeczalne. Ja tego kompletnie nie pamiętałam, ale teraz jak mówicie o tym, to sobie przypominam, że ona często nawet w biurze nam w różnych rzeczach pomagała i była w ogóle taką postacią otwartą do każdej formy współpracy.
Nie można nie wspomnieć Tomka Beksińskiego oczywiście, który generalnie rzecz biorąc w jakimś sensie był też dobrym duchem tej płyty, to znaczy uczestniczył w niej, można powiedzieć, a nawet burzliwe, bym powiedział, wysoce dyskusje, które się odbywały w trakcie realizacji między Tomkiem a Anią, były charakterystyczne dla tej płyty. Ja tutaj stanowiłem pewnego rodzaju jakby taki, bym powiedział, katalizator, czy też puforek czasami, który powodował to, że ta płyta się posuwała do przodu. Tomek Beksiński to dopiero przyszedł, jak nagrywałam angielskie wersje, które niekoniecznie ujrzały światło dzienne w końcu ze względu na moją wyjątkowo kiepską angielszczyznę. I Tomek, no bo to był taki człowiek był, który zawsze wiedział najlepiej. No sęk w tym, że ja też zawsze wiedziałam najlepiej. To też, żeśmy się tam za łby wodzili na całego. Tak, żeśmy się, lubiąc się tam tłukli łopatkami po głowach. No Tomek, on to miał do siebie, że jak się jemu pokazało demo, i to też było w wypadku płyty Violet, że usłyszał demo przed płytą, a potem, no wiadomo, w studio niektóre rzeczy się zmieniają. U niektórych rzeczy się nie da powtórzyć, albo się zmieni, no bo fajniej będzie. A on się czepiał o każdy najdrobniejszy szczegół, który z tego demo pamiętał. No przecież do licha, ja wtedy powiedziałam, i ostatni raz usłyszałeś demo, Ględzioło jedna. Tomek był fanem płyty, tak, tak, bardzo, bardzo. On ją, w pewnym momencie się okazało, że on ją znał lepiej ode mnie. Bo on wszystko pamiętał, gdzie tam jakieś brzdęknięcie jest, gdzie jakiś tam fortepian coś zagrał i nieraz mnie zagiął z mojej własnej płyty. Fiolka była jednym z dwojga gości, których ja tam zaprosiłam. Tam śpiewał kilka wokalnych partii Zbyszek Bieniak, mój przyjaciel, który mnie uczył śpiewać, dzięki któremu w ogóle jestem wokalistką. Także jestem bardzo jemu wdzięczna po wsze czasy za to. No i właśnie Fiolka, która po prostu jako moja koleżanka, obdarzona niesamowitym głosem i w studio wydobyła z siebie tak niewiarygodne, po prostu dolne dźwięki, że ja to uklękłam. Zrozumiałam, że wcale nie mam takiego pięknego, głębokiego, niskiego głosu, bo ma go Fiolka. Ania nie ma dołów? To fantastycznie, doły są moje, tylko ja w tym kraju śpiewam kontraltem i niech tak zostanie, dziękuję. Fiolka Najdenowicz. Trudno powiedzieć, żebym była taką fanką Klosterkellera, jak taki typowy fan Klosterkellera, który za nim jeździ od lat na każdy koncert i stoi przed sceną i patrzy się na Anię. Natomiast zawsze bardzo chętnie ich słuchałam i mam ogromny szacunek do tego zespołu. Zaśpiewałam na płycie Violet, ponieważ nigdy nie odmawiam Ance jakichkolwiek czynów, do których mnie namawia. Jest to typowy prowodyr zajść i z łatwością może nakłonić każdego do dokonania czegokolwiek. Dziękuję. Podobno na płycie jest napisane, że Fiolka kreska arabeski na płycie Violet. No, jakie arabeski? Co ja tam gimnastykę uprawiałam w tym studiu? I jeszcze nie mam tej płyty w ogóle. Ha! Mogłabym ją w końcu sprezentować. Widać było, że to była płyta szalenie ważna. Artyści mają także czasami nagrywają płytę co do wagi, której sobie zdają sprawę. I jest ona tak istotna, że znalezienie kompromisu bywa trudne. Ania ma dosyć ostry charakter, prawda? Nie boi się wyrażać swojego zdania i przy nim obstawia się mocno. Tomek Beksiński, mimo pewnej łagodności charakteru, też dosyć był w sprawach sztuki stanowczy. I tutaj uważam, że jeszcze dodatkowo można tutaj dodać resztę zespołu, który też się składa z muzyków bardzo dobrych, ale też o własnym zdaniu. Więc tutaj nie było to łatwe pogodzenie, że tak powiem, tego wszystkiego, natomiast to się udało. Wydaje mi się, że w jakiś sposób charakter Anki złagodzony przez mającego się urodzić wtedy syna to bardzo pomógł przy tym wszystkim.
Tarcia stylistyczne następowały. Nie byłem świadkiem, ale znam z bardzo bliskich opowieści, że kiedyś pewien członek zespołu, już nie powiem który, bo to nie na tym polega, bił pięściami o podłogę, płacząc i wrzeszcząc, bo w pewien sposób starł się z Anką. Czyli takie sceny też bywały, no ale efekt artystyczny zawsze później następował bardzo dobry, gdyż no w takich kłótniach, w jakimś takim starciu też powstawała nowa jakość, nowa idea, nowe brzmienie, nowe fascynacje. To było coś tak kompletnie głupiego, że w obecnych czasach, kiedy nad singlem się myśli, kombinuje, co tutaj bardziej trafi, i tak dalej, to ja zaraz podam idiotyczne, śmieszne powody, dlaczego w moim kraju zostało singlem. Otóż ja byłam w ciąży, gdy ta płyta była nagrywana i no, w tej ciąży, w miarę upływu czasu, byłam w coraz większej ciąży. I gdy doszło do nagrywania wokali, okazało się, że już ten brzuch mi uniemożliwia w ogóle śpiewanie. Poza najłatwiejszym utworem na płycie w moim kraju. Andrzej Puczyński, który nagrywał wtedy te moje wokale, to szyć musiał bardzo mocno, bo ja nie miałam oddechu. Jeszcze pamiętam, jak doklejałam te takie, tam jest, bo tu polityka wysysa mózg. Ja nie dawałam rady dośpiewać wersu do końca i wychodziło zabija mus. I potem, no to co zrobić? No, na drugim śladzie dogrywałam k. I on to potem pokleił. No i jakoś tam wers po wersie tnąc i klejąc, żeśmy ze mnie jakoś wyciągnęli przed urodzeniem Adasia ten utwór. No i jako, że był to jedyny utwór, który dałam radę zaśpiewać, to on trafił na singla. Po płycie Violet poczułem, że zespół Klosterkeller nabrał wiatru w żagle i poczułem naprawdę wielki sukces. Powiem to może na jednym przykładzie. Kiedyś, no wiadomo, że Klosterkeller nie jest jakąś tam popową sieczką, zespołem tam, nie wiem, takim, który się nuci przy goleniu, ale byłem świadkiem glazurnik, kładł glazurę w łazience i nagle ja patrzę, a co on nuci? A on śpiewa coś takiego: w moim kraju, raju, raju, w moim kraju. I zrozumiałem, że zespół Klosterkeller wtedy trafił pod strzechy i jest fajnie. W studio coś tam ciągle brumiało, jak Pawełek nagrywał. Jakiś taki bzdyk się elektryczny wdawał na ten ślad gitary i w ogóle nie wiadomo było, co zrobić. I w końcu jedyna rada, jedyne co działało, to gdy ja siedziałam na podłodze, trzymałam Pawła za kolano i wtedy jakieś uziemienie ze mnie się robiło takie i ten bzyk znikał. I połowę gitar co najmniej Paweł nagrywał tak, że ja siedziałam trzymając go za kolano. W tym studiu było tak, że co chwilę ktoś tam wchodził i czegoś chciał. I co ktoś wchodził, patrzył, a ja trzymam za rękę pod spodniami u gitarzysty, to no mieli radochę. Gdy Biedronka mówisz mi, to 7 kropek musi być i będzie, kiedy powiesz tak, tak dobrze się na wszystkim tak wie. Rasunąć już, ty masz swoją Biedronkę. Kolana i już, kolana i już. A, no cóż. Słyszałeś tą końcówkę? Kolana i już to z kolei było coś takiego, że ja pomyślałam sobie, że fajnie jakby tam jakieś chórki i nie przeze mnie zaśpiewane, tylko żeby chłopaki zaśpiewali chórki męskimi głosami, jakimi bądź. No i wtedy akurat był Krzysiek i Zbyszek Bieniak w studio. No ja mówię, ej, no weźcie, no wejdźcie. Kolana i już, kolana i już. No przecież proste. No może i proste coś. I oni, głupawka ich taka ogarnęła, że
w pewnym momencie zaczęli tak beznadziejnie śpiewać, a potem zaczęli coś tam rechotać i coś, i to weszło na ślad. To było tak głupie, że to zostało na końcu tego utworu. Utwór Kolana i już to jest taki pewien wyłom w twórczości zespołu Klosterkeller, gdyż Ania zawsze teksty w większości ma o tematyce dosyć poważnej. A tutaj nagle taki jak gdyby żart literacki, który na początku troszeczkę żeśmy my mieli takie krzywe buźki, no bo zespół Klosterkeller, zespół poważny, zespół, prawda, z poważnymi tekstami, nagle Kolana i już. Na płycie Violet do zespołu dołączyli Krzysztof Najman i Paweł Pieczyński, który skomponował jeden z największych przebojów grupy. Agnieszka to jest pierwszy kawałek, który przyniósł do zespołu nasz nowy na on czas gitarzysta Pawełek. I zapytałam się go na tej pierwszej próbie, a ty Paweł, ty jakoś komponujesz? Masz jakieś swoje utwory? On mówi, no tak, jasne, to zagraj coś. I on nam zagrał Agnieszkę. I tak wtedy nam szczęki trochę opadły i tak o rany gościa. Tekst się wziął stąd, że zaczęłam się tak głośno zastanawiać, co by tu zrobić, żeby nie zepsuć wokalem takiego super utworu. O czym ja tu mam napisać w ogóle? A Michał Rolo, nasz klawiszowiec, powiedział, to ty tu jakiś chyba horror napisz. Jakąś historię taką o duchach. Dobra. I dalej już poszło, bo sobie wymyśliłam tą Agnieszkę po prostu. Drugi utwór o kobiecie, ten Dwa oblicza Ewy, to jest tam takim czymś zupełnie nie z tej ziemi. Ja przecież te rzeczy układałam, a zwłaszcza teksty pisałam, bo ja teksty piszę później, gdy byłam już w ciąży. Więc ja powinnam pisać o jakiejś tam światłości natchnionej, tam wielkiej miłości i tak dalej. A tu ja napisałam opowieść, jak to było dwoje ludzi, małżeństwo, obydwoje z jakąś skazą psychiczną. Pewnego razu pozabijali się, porozszarpywali na kawałki, na śmierć. Została mała ich malutka córeczka, którą wujek wziął na wychowanie. Bardzo dbał, ją kochał, wychowywał i zawsze jej mówił, musisz uważać, bo dziedzictwo po twoich rodzicach może się odezwać i nie możesz pozwolić sobie na zbyt wielkie emocje. Bo one mogą wyzwolić w tobie tą bestię tkwiącą. I pewnego razu on spojrzał na nią, bo on tak bardzo ją kochał, ona jego. Mówi, teraz już czas na ostatnią lekcję, już jesteś dużą panną. No i po prostu doszło między nimi do aktu miłosnego, który w niej wyzwolił taką emocję, że ona, jak jej zeszła mgła czerwona z oczu, to już szczątki wujka po ścianach spływające zobaczyła. I na koniec śpiewa, tak wujku, dziękuję, bardzo cię kochałam zawsze i ty mnie też. I dziękuję ci, że dałeś mi to, co teraz będzie mnie prowadziło. Przyniosłam ten tekst do chłopaków, tam wokal taki jest w ogóle pokręcony strasznie. Wtedy był dla mnie potwornie trudny, ja ledwo dawałam radę go śpiewać. I chłopaki tak słuchają, mówią, ty zwariowałaś czy coś? Przecież ty jesteś kobietą w ciąży, takie rzeczy piszesz? Co z tego dziecka wyrośnie? Ja mówię, nie wiem, dlaczego tak piszę. No jakoś tak mi wyszło. Dwa oblicza Ewy. Oblicza Ani na okładce płyty nie zobaczyliśmy. Moja koncepcja była taka, i to w końcu po moich awanturach trafiło na tył okładki, że siedzi taka jakby Madonna z dzieciątkiem w szatach i to jestem ja z Adasiem, Madonna karmiąca dziecko. I z tyłu miała taka łuna świetlna za mnie świecić. No i zrobiliśmy te zdjęcia. Zresztą samo robienie tego zdjęcia, jak Adaś przy piersi, to było coś niebywałego, bo no to trochę trwa, zanim ustawią i coś. A on mi wyssał
tego cycka całego już kompletnie i potem to już, a on dalej ciągnął, bo takie dzidziusie to mają odruch ssania. I ja później to już jak rozpalone żelazo, jakby mi ktoś przykładał. Już mnie tak bolało, że ten, zmieniłam stronę, ale załatwił i drugą stronę. I ja już później miałam takie wyrazy boleściwości na twarzy wcale nieudawane. To zdjęcie miało być z przodu. I tak ustaliliśmy. Potem się coś zaczęło, jakiegoś albo nie, albo po co, albo... Ja mówię, no ale co wy sobie jaja robicie? Nie, bo to tam chodzi o to, żeby to tam było takie V, że to V to będzie znak zwycięstwa, Wiktoria i Violet zarazem. No ja tam wściekałam się jak nie wiem co, ale dobra, ale to zdjęcie będzie z tyłu książeczki, tak, no dobra. No to pamiętam, że były takie zdjęcia z taką ręką moją, z palcami. Tam też to jest w środku. I ja ustaliłam, że z pomiędzy tych palców tak wychodziło to V. I ono było takie ładne, takie giętkie. No i na tym stanęło. Przychodzę pewnego razu przed próbą naszą tam do firmy. A oni mówią, super, jest! Dają mi plakacik z tą V-ką. Ja tak patrzę, że kurno, ale zrobili po prostu toporną grafikę. No dobra, nic tam, plakacik, trudno. Ale i masz kasety. Ja nagle patrzę, kasety z tą fałką, z tym płomyczkiem jakimś koszmarnym. Ja mówię, a co, ale jaja sobie robicie, tak, ze mnie? Nie, no o co ci chodzi? Ja mówię, no robicie sobie jaja. Nie, no to jest, no masz go, twoja kaseta. Ja mówię, no haha, no pośmialiśmy się, ale to dajcie, jak macie te kasety. Anka, to jest naprawdę kaseta. I ja wtedy o nie miałam. Po prostu najpierw mi pogonili pomysł z tą Madonną z dzieciątkiem, potem z tą fałką i to w ogóle to ja sobie mogę gadać, oni i tak zrobią, jak będą uważali. Dla mnie to była brzydka ta okładka. Po prostu, kurczę, brzydka. Jakiś ni to znicz, ni to nie wiadomo co, ten płomyczek taki byle jaki, w ogóle nie w klimacie tej płyty. Ja zrobiłam potworną awanturę. W ogóle jakie były reakcje, jak przyszłam na tą próbę, chłopakom pokazałam, proszę, macie kasetę. A oni też tak, no ale jaja sobie robisz. Ja mówię, nie robię sobie. Nie mogli uwierzyć. Potem ja się wykłóciłam, żeby ten koszmar był przynajmniej już na okładce CD w takiej ramce w środku, taki mniejszy. No to już jakoś lepiej wyglądało. Nie, nigdy im tego nie wybaczyłam. Gdy teraz mam jego, proszę nie mów mi, że to jest tylko wideofilm. Tylko wideofilm. W pokoju mym pośród jego zdjęć czekam, aż się spełni przeznaczenie. Wiara w cud zwycięży i przyjdzie tu. Z tych płyt to była taka nasza, no jedna z największych gwiazd. To była taka płyta, co już wiedzieliśmy ją wydając, że ryzyka nie ma, no bo już nagrania były grane i to taka była nasza bardzo dumna pozycja w repertuarze. Jest to płyta bardzo ładna i na tamte czasy ona była na pewno super taką płytą, zwłaszcza, że ona wyznaczyła pewien kierunek, który 3 lata temu mniej więcej rozpoczął się w Europie Zachodniej, w całym tym tak zwanym gotyku. Te wszystkie Within Temptation, Lacuna Coil, takie te klimaty, no to właśnie taką drogą poszły. A myśmy byli pierwsi. Bo inaczej wyglądała taka gotycka, około gotycka muzyka wcześniej. Historia pewnej płyty. Album grupy Klosterkeller Violet wspominali Ania Ortodoks, Katarzyna Kanclerz, Fiolka Najdenowicz, Andrzej Puczyński i Michał Rollinger. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda.